babcie mówi, że jesteś prawdy. Nożnej, dziewcząt i chłopców. Województwo. Oraz na stoisko Aliwa, dzieci z rodzicami, każdy los jest pełny. A w dzisiejszym turnieju będą brały udział drużyny takie jak Agrokluczowe Chłopcy i Dziewczęta, wielkie brawa, Województwo Wielkopolskie oraz LKS Dragon Miszkowice, Dziewczęta i Chłopcy. Po raz siódmy rok spotykamy się tutaj w tym turnieju wojewódzkim w kategorii dziewcząt. Natomiast w kategorii chłopców piąty rok na naszym terenie odbywa się właśnie ten turniej międzywojewódzki w piłce nożnej dziewcząt i chłopców. Jakie drużyny przyjechały? Drużyny, jeżeli chodzi to Agro Kluczewo, to jest drużyna dziewcząt i chłopców, Wielkopolska. Jeżeli chodzi o chłopców, to jest tak, MKS Orzeł Lubawka został zaproszony, LKS Dragon Miszkowice i oczywiście Orzeł Lubawka, czyli wśród kategorii chłopców. W kategorii dziewcząt to jest ULKS Agro Kluczewo Wielkopolska, Dragon Miszkowice i szkółka piłkarska Szczyt Boguszów Gorce. Panie prezesie, jakim systemem rozgrywki są prowadzone? Systemem każdy z każdym gra. Czas jest rozgrywek 15 minut. Po 7,5 minuty, no tak zaokrąglenie, jedna połówka może trwać 8 minut, druga 7. Ze zmianą stron i każdy z każdym gra. Jakie efekty są, to będzie wiadomo, ale to jest taka wzajemna współpraca, gramy na fair play, tutaj nie ma przegranych, dla wszystkich drużyn są puchary, statuetki, piłki dodatkowo, także uważam, że ten turniej to mogą tylko później ocenić zaproszeni goście i drużyny przyjezdne. To ja bym miał tyle. No jest dużo przygotowania naprawdę, bo to kosztuje bardzo dużo roboty. Tym bardziej, że tu mogę podziękować jeszcze raz rodzicom, że wspięli się na wyżyny, przygotowały bardzo dobre ciasta i dodatkowo z naszej strony zostały ufundowane, tak jak powiedziałem wstępnie, puchary, dyplomy, statuetki, piłki. No i sponsorzy też jeszcze są. Jeśli chodzi o sponsorów, to tu z góry serdecznie chciałem podziękować panu Józefowi Piotrowskiemu Gambit S.A. w Lubawce za przekazanie nam środków finansowych. A druga sprawa pani Iwonie Krawczyk, prezes specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze, która nas wspiera co miesięcznie kwotą. Nie będę wyszczególniał kwoty, bo to tak trochę nie fair by było. I to jest bardzo nam pomocne, bo mówiąc szczerze, startujemy we wszystkich ogólnopolskich turniejach, a w ogóle ten rok to mamy bardzo pozytywne wyniki, jeżeli chodzi w kategorii dziewcząt. A przede wszystkim rodzicom, dziadkom. Chyba szczęśliwa piłeczka, nie? Tam najlepsza, to same bramki się strzela. Tak patrząc na ten dzisiejsze tutaj spotkanie w Miszkowicach, warto takie turnieje organizować? No uważam, że nie tylko warto, tylko to jest konieczność organizowania dla młodych, przyszłych adeptów piłki nożnej ze względu na to, że te dzieci mają przy okazji trochę ruchu, mogą dużo po prostu pobiegać, jest integracja tych dzieci między sobą.
I takie turnieje powinny odbywać się jak najczęściej. Chcę zaznaczyć, że turnieje, które tu organizuje pan Edward Tasior, robi to dosyć wspaniale. Jest zaangażowany w to, ma tutaj, tak jak słyszę, sponsorów. Także zaczynają pomagać ludzie, rodzice, wszyscy w to się angażują. I jest to piękna zabawa dla tych młodych chłopców i dziewcząt. Są to roczniki na pewno takie 12-latki i wzwyż. I to tylko to organizować. Ja jeszcze chcę dodać, że jako okręg jeleniogórski, czyli Okręgowy Związek Piłki Nożnej, którym jest koordynatorem pan Tadeusz Gawin, oni organizują i on takie turnieje organizuje, bo trudno zorganizować systematyczne rozgrywki zgodnie z terminarzem dla takich maluchów, tym bardziej, że dzieci dużo brakuje, nie ma tej młodzieży, także są problemy, ale są organizowane i co dwa tygodnie jakiś klub organizuje. Jest to ustalone, jest to obowiązek po to, żeby tej młodzieży jak najwięcej przygarnąć do takiej dyscypliny, jaką jest piłka nożna. Wy jesteście neutralni, tak? Neutralni. Jak zostajemy, nie? Chociaż mamy 3-1, nie? Macie, zapomnieli chłopcy wziąć. Ale świetnie. Jak ty to strzeliłeś? Ten też podaje. Masz. Umi się wybrać, jak pan w lowach będzie bronił. No, udało wam się tutaj, dzisiaj wygrać, co? Chłopcy. Już koniec? No nie koniec, tylko pierwszy mecz wygrany, tak? A, za każdy mecz. Chłopcy. Słuchajcie, najlepszy był ten strzał. Kogo? Bramkarza? Bramkarza. No chodź, on jest. Chodź tu, pokaż się. Słuchaj, jak to zrobiłeś? Wykopałem. Cześć! Ojo! Patrzcie tego pod to! Ja! Klucz!
Paulina!